białego. O, nie śpieszcie się, sporo. Bez obaw. Dzikuska? A, to pewnie o was mówił Brenik. Dwie kolejne dusze wybrane do pozostawienia za sobą starego życia. Tak, to my. Jesteś Kiral, prawda? Stacjonowałeś na Iskrze. Kiedyś, a i owszem. Byłam tylko marnym żołnierzem podczas beznadziejnej ekspedycji. Ach, ale dość o tym. Walter mówi, że trzeba zapomnieć o przeszłości. To cierpienie nas tutaj doprowadziło. A teraz? Od zbawienia dzieli nas tylko krok. To miejsce jest cudowne, nieprawdaż? Pierwszy raz widzę coś takiego. O, ale to nic w porównaniu z zawartością sali zbawienia. Byłaś w środku? Owszem. Dowiodłam wiary przed tym, jak dołączyłyście. Teraz czekam na to, co znajduje się przed nami. Jeden krok bliżej do zbawienia. Wspomniałeś, że czekasz na coś przed nami. Wciąż próbujemy się zorientować, ale myślałam, że to do sali zbawienia powinniśmy się dostać. Nie tylko wy macie kłopot ze zrozumieniem planów Waltera. Wiem, co jest w sali, więc nic mi nie grozi. Ale on oferuje nam coś więcej. Po prostu to wiem. Właśnie dlatego wierni są zabierani w inne miejsce. Jak tylko Zed powróci, zabierze mnie tam. Czekam na to. A wiesz, gdzie to tam właściwie jest? Gdzieś, gdzie możemy być bliżej Waltera. Jego objęć. Czyli byłeś w sali zbawienia. Czy jest tak szczególna, jak myślimy? Nie mogę powiedzieć. Nie chciałabym wam zabrać tych przeżyć. No weź, Kiral, powiedz coś. Ciekawi nas to, co jest w środku. Coś wam powiem. Ona zapiera dech. Jak chwila, gdy Walter pojawił się przed naszą łodzią, tylko bardziej. Dowiedźcie swojej wiary. A zobaczycie. Cóż, dzięki za rozmowę, Kiral. To szukamy dalej informacji o Walterze. Tak. Oczywiście. Powodzenia w badaniach. Do zobaczenia na zbawieniu. Czy to nie nasza dobrodziejka i dzikuska? Teraz wszystko ma sens. Epoka prochów? Podtopienia w Wielkiej Delcie? Byliśmy uwięzieni w cyklu zniszczenia, lecz wkrótce będziemy mieli nowy świat. To wspaniała obietnica. Skoro dowiedliście swej wiary, jesteście gotowi na następny krok. Zed poprowadzi was, jak tylko powróci. Nie tak szybko. Te dobre uczynki w puszczy doprowadziły was tutaj. Jednak nie będzie ulgowego traktowania. Sam Walter pozwolił mi trzymać pieczę nad salą zbawienia. Więc dopóki nie przejdziecie kontroli i nie poznacie słów dostąpienia, te drzwi będą zamknięte. I to bezwzględnie. Dobrze, dobrze. W takim razie wrócimy później. Chyba powinnyśmy przejść jakiś test wiary wymyślony przez Londrę. Ciekawe, ile czasu zostało do powrotu Zeta. Trzeba się szybko dowiedzieć, czym są te całe słowa dostąpienia. Rozejrzyjmy się. Z
Słowa nie są w hologramach Londry, które widziałyśmy. Pewnie przyda się w rozmowach z innymi. Może ich przekonamy, by nam pomogli. Skoczę po picie. W międzyczasie przypomnij sobie, co Walter mówił o otwarciu się na przyszłość. Wygląda na to, że nie podzielasz entuzjazmu przyjaciela. Jestem mało entuzjastyczny, prawda? Warto mieć wątpliwości. Lan ucieszył się, gdy dotarliśmy do sali zbawienia. Nie może się doczekać, co będzie dalej. Tylko martwię się, że to wszystko jest zbyt piękne. Więc czemu nie odejdziesz? Nie mogę go zostawić. Tyle razem przeszliśmy nasze misje, tajfun, rozbicie statków. A niedługo może zbawienie. Większość Kuen cieszy się, mogąc iść za Londrą. Czemu nie ty? Na początku chciałem w to wierzyć. Wszystko, co nam mówił, wypełniało pustkę. Zupełnie jakbym wreszcie znalazł swoje miejsce. A potem pomyślałem, że jeszcze w domu zarząd mówił o pielęgnowaniu cnót dziedzictwa, o byciu dobrym i uczciwym. Niestety zabrali mojego ojca za to, że sprzeciwił się cesarskiemu dekretowi. Nie wiem, czy tu jest inaczej. Walter może jest żywym przodkiem, ale wysługuje się takim gorylem jak Zed. Jego dobroć jest tak samo uwarunkowana jak w cesarstwie. Wszyscy w osadzie wiedzą jedynie, że poszliście do puszczy i zaginęliście. Jak trafiliście tutaj? Razem z Lanem byłem zwiadowcą wysłanym na ląd. Ale wszystko się posypało. Byliśmy zagubieni i głodni. Nasza łódź się rozbiła i wtedy Walter znalazł nasz obóz. Żywy przodek wyłonił się z puszczy i powiedział, że zostaliśmy wybrani, że już jest dobrze. Łatwo mu było uwierzyć. Każdy tutaj ma podobną historię. Dlaczego nikt nie wysłał nam wiadomości? Nie każdy zostaje wybrany. Walter mówił, że trzeba porzucić dawne życie, jeśli się chce dostąpić zbawienia. Nie sprzeciwiłem się. A powinienem. Wspomniałeś, że Lan nie może się doczekać, co będzie dalej. Wiesz, co tam znajdziecie? Domyślam się, że to jakaś kolejna próba, taka jak ta. Po wyzwaniu w sali zbawienia osobę zabiera ze sobą Zed. Tylko on i jego żołnierze stamtąd wracają. Ciągle ktoś o nim gada. Chyba nie jest szczególnie przyjazny. Przyjazny jak ognisty pazur. Ale nie tylko on. Jego żołnierze są dokładnie tacy sami. Chyba czują, że mogą robić co chcą, skoro nie odpowiadają ani przed admirałem, ani z godnością. Twoje wątpliwości są uzasadnione. Londra coś knuje. Wychodzi na to, że sala zbawienia to nasz nowy cel. A żeby tam dotrzeć, potrzebne są słowa dostąpienia. Nie chcę narobić zamieszania. Jak tylko wróci Zed, wszystkiego się domyśli. Mają związek z jednym z ruchomych obrazów Londry? To naprawdę ważne, Hotosu. Chodzi o życie wielu ludzi. Ma to związek z tym, co docenia u swoich przyjaciół Walter. Łatwo się było domyślić. Londra lubi skupiać uwagę. Nie, to w ogóle nie tak. To zły pomysł. Nie powinienem z wami gadać. Hej, wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Przykro mi, nie mogę. Proszę, dajcie mi spokój. Mogło pójść lepiej. Nie sądzę, by zgodził się znów nam pomóc. Dowiedzmy się może więcej o Londrze, zanim z kimś pogadamy. Wyobraźcie sobie takie posiłki przez resztę życia. Spróbuj trochę uważać. Potrzebujecie czegoś jeszcze? Posłuchaj, musisz nam pomóc. Powiedziałeś, że od zbawienia dzieli nas tylko krok.
Cejka i ja chcemy udowodnić nasze oddanie sprawie tak szybko, jak się da. Niestety mamy coraz mniej czasu. Musimy się dostać do sali zbawienia. Tyle, że jedynym sposobem poznania słów dostąpienia jest przejście kontroli wiary. Chyba, że nam pomożesz. Jesteśmy do siebie podobne. Tak wiele wycierpiałyśmy. Sztormy, katastrofy morskie, siejące zniszczenie maszyny. Nie chcemy do tego wracać. Wszyscy powinni przyjąć jego światło. Może nawet z czyjąś pomocą. Dobrze. Jest trochę tak, jak wtedy, gdy Walter usiadł przy nas i opowiedział historię. O tym, gdzie jest wieczność. Na nowym świecie, prawda? Jako część zbawienia. Zgadza się. Doskonale go rozumiesz. Ale... sama nie wiem. Naprawdę nie powinnam naruszać procedur. Proszę, Kira. Nie chcielibyśmy żyć w świecie bez Waltera. Dobrze, powiem wam. Tylko poprzez wiarę mogę przyjąć jego światło. Tylko poprzez niego mogę się wznieść ku nowemu światu. Jesteśmy twoimi dłużniczkami. Dobrze, że mogłam pomóc. Przyjmijcie jego światło. Mamy nasze słowa dostąpienia. Wrenik powinien nas teraz wpuścić. Chodźmy stąd. Już mówiłem. Nie przepuszczę nikogo, kto nie poda mi słów dostąpienia. Tak, znamy słowa. Sejka? O nie. Ten zaszczyt należy do ciebie, Aloy. Tylko poprzez wiarę mogę przyjąć jego światło. Tylko poprzez niego mogę się wznieść ku nowemu światu. Jeszcze nikt nie przeszedł tak szybko kontroli wiary. Cóż, nam się udało, to przepuścisz nas. Nie wiem, ile jeszcze bredni Londry wytrzymam. Cie, zobaczmy, o co mu chodzi. Przez cały czas nawet nie chcieli dać się odnaleźć. Nie wiemy, czy wszyscy tak sądzą. Ha. Jasne. Coś cię trapi? Nic. Oby w sali zbawienia znalazły się odpowiedzi. To najważniejsze. Nowa mówiła dziś nowym tonem. Nowa mówiła dziś nowym tonem. Dało się wyczuć lekki posmak krwiobrności. Regulacja ustawień przywróciła normalny tembr, ale wykonam jeszcze pełną diagnostykę. Winda. Zobaczmy, dokąd jedzie.
bez konieczności. Moje dzieło, zrodzone z konieczności samego Horusa, jest nieskończenie bardziej pomysłowe niż jego pradawni poprzednicy. Nawet Sihumbe nie mogły tego przewidzieć. Mam tylko nadzieję, że jest dość szybko. Chyba ostrzeżenie przed promieniowaniem, czymś szkodliwym. Powinno być bezpiecznie, ale lepiej sprawdzę statek. Dobra, powiedz, co odkryjesz. Ze swojej siedziby. W ten sposób zdobędzie potrzebny pojazd. Co to za spojrzenie? Odkryłaś coś? Horus zawiera specjalne urządzenie. Może ono zbudować prawie wszystko, co sobie wyobrazisz. Części, narzędzia, a nawet całe maszyny. Londra przerobił je, żeby budowało części do jego statku. Ale żeby statek wystartował, potrzebuje mnóstwo energii. Znacznie więcej niż Londra mógłby wytworzyć. Więc poszukuje czegoś ze swojej starej firmy. Właśnie. Część pozyskanych przez niego danych była schematem pewnego napędu.
emitującego trujące spaliny. Jeśli ten statek wystartuje, rozpyli trucizna na terenach wszystkich plemion w regionie. A wszyscy zachorują i umrą. Ale jednego wciąż nie rozumiem. Czemu Londrze tak bardzo zależy, żeby stąd odlecieć? Ech! Znów to spojrzenie! Sejka? Wciąż coś przede mną ukrywasz. Ta sprawa dotyczy bezpośrednio moich ludzi. Mojej siostry. Mam prawo wiedzieć. Racja. Powiem ci. Tylko, że to nie... Skończył się czas. Kłamliwe łajzy! O, to pewnie nasz kumpel Zeb. Rozproszę się. Zaraz to do posiłku. Pora was załatwić. Nigdy nie widziałam takiego działa. Londra dał mu nową zabawkę. Może zdejmie blokadę. Połączone z dwoma węzłami. Szukam dalej. To niczego nie zmienia!
mnie! Ci goście się nie poddają! Nic nie pokona tej blokady! Blokada usunięta. Teraz pora na Zeta.
Na razie skupmy się na Zecie. Cesta się obija! Zabrałeś resztę ludzi. Odpowiedz na pytanie. Zabiera wiernych do swojego parku na południowym półwyspie. Nigdy tam nie dotrzecie. Jego wieża ma odeprzeć wszystkich intruzów w pobliżu. Jest tam moja siostra? Była w ostatniej grupie. Nie powinienem już dostarczyć następnych. Walter obiecał zbawienie każdemu, kto dowiedzie swej wiary! Nic nie rozumiem. Londra wykorzystał cię, by dostać to, czego chciał. Bądźmy szczerzy, jesteś łatwą ofiarą. Zbyt zaślepiony, żeby dostrzec prawdę.
Wywróciłaś mu świat do góry nogami. Odpowiedz mi szczerze. Czemu Londra chce odlecieć? Coś zbliża się do Ziemi. Zniszczyło świat, z którego uciekło Londra i pragnie zrobić to samo tutaj. Zniszczyło świat? Co mogłoby tego dokonać? To Nemezis. Maszyna, tak jakby. Ale potężniejsza niż wszystko, czemu stawiłyśmy dotąd czoła. Dlatego Londra buduje statek. Chce za wszelką cenę odlecieć przed Nemezis. I sądzę, że zabierze ze sobą część Quen. Wiem, to ciężkie do przełknięcia, ale jest nadzieja. Skoro tak mówisz. Seika. Jest plaża na południowo-wschodnim brzegu wyspy, gdzie zniszczyłyśmy pierwszą wieżę. Chyba bliżej już nie podejdziemy do parku Londry. Powinnam chyba złożyć raport admirałowi. Powiedzieć coś na temat tego miejsca. Dobrze. Spotkajmy się na tej plaży. To było okropne. Naprawdę okropne. Wydawała się strasznie zagubiona. Dlaczego ja też się tak czuję? Jak mam to zmienić? Najpierw muszę przyjrzeć się tej zenickiej broni. Chyba zrobię z tego coś, co można wykorzystać. Już. Trzeba to będzie wypróbować na zewnątrz. Wychodząc, powinnam też sprawdzić, co z Quen. Londra jest gorszy od innych zenitów. Napromieniuje tysiące ludzi, jeśli dzięki temu przeżyje. Muszę z Seiką znaleźć sposób, by go powstrzymać. Jak tylko dogadam się z tym. Brenik chyba rozpuścił wicie wśród ludzi, że Londrze na nich nie zależy. Pewnie są zagubieni. Wszystko to kłamstwo. Może wrócimy do naszych towarzyszy. Zachowajcie spokój. Proszę was.
Wygląda na to, że Quen mają wiele spraw do przemyślenia. Oby to rozważyli i wrócili do rozbitkowa. Ale muszę spotkać się z Seiką, obgadać z nią kilka spraw. Obyśmy się dogadali.